Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na otwarciu Świata pod lupą warszawskich spotkań międzynarodowych. Ja się nazywam Piotr Buras, jestem dyrektorem Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych ICFR, które wespół z Fundacją Heinricha Bölla, którą reprezentuje stojąca obok mnie Małgorzata Kopka, ma przyjemność współorganizować to przedsięwzięcie. Bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo przyjąć nasze zaproszenie i pojawić się tutaj w tej pięknej, choć trochę może zbyt dużej sali dzisiejszego popołudnia, żeby rozpocząć z nami dwudniowy cykl spotkań, dyskusji, rozmów poświęconych różnym problemom międzynarodowym. Nasz pomysł ze Światem pod lupą był taki, że doszliśmy do wniosku, że te pytania o przyszłość świata, przyszłość Europy, ale też przyszłość Polski w Europie, że one coraz częściej goszczą nie tylko na salonach dyplomatycznych i w aulach akademickich, ale coraz częściej są przedmiotem rozmów zupełnie prywatnych i rozmów w naszych domach. I to się nie dzieje przez przypadek, ponieważ przez, myślę, przynajmniej kilkanaście lat, jeżeli nie dwie dekady, po 1989 roku my się przyzwyczailiśmy do tego, że świat był dla nas taką bardziej inspiracją, fascynacją, czymś, co się odkrywało w różny sposób, poprzez lektury, poprzez podróże, poprzez dyskusje, również śledzenie polityki, ale świat przede wszystkim fascynował i zastanawiał. On teraz zastanawia również, ale zastanawia coraz bardziej, wprawiając nas w osłupienie, jak szybko może się zmieniać i jak dużo nowych i też niestety często bardzo niepokojących zjawisk się w tym świecie pojawia. I chcieliśmy, jako dwie instytucje, które sprawami międzynarodowymi zajmują się na co dzień i bardzo często w różnych wymiarach, chcieliśmy trochę tę naszą dyskusję w Polsce na tematy międzynarodowe poszerzyć, pogłębić, może zrobić ją też trochę odrobinę ciekawszą i stąd pomysł na to, na Świat pod lupą, który dzisiaj mamy łącznie wespół z Państwem przyjemność tutaj otworzyć. Dzień dobry Państwu również w imieniu Fundacji Heinricha Bölla i moim własnym. Tak jak Piotr wspomniał, eksperymentujemy jako dwie organizacje, które na co dzień zajmują się, co prawda właśnie, sprawami międzynarodowymi dosyć intensywnie, ale często w takich zamkniętych, eksperckich kręgach. Postanowiliśmy wyjść z naszą wiedzą, dostępem do znakomitych ekspertów, ekspertek bardziej publicznie, a możliwe było to tylko dzięki współpracy naszych organizacji partnerskich, których uzbieraliśmy 11 i którym już teraz bardzo dziękujemy za przygotowanie poszczególnych debat, za przygotowanie różnych atrakcji, o których zaraz będzie mowa, bo bez tych organizacji nie udałoby nam się po pierwsze zrobić imprezy dwudniowej z 14 debatami, a poza tym wcale nie uważamy, że my mamy monopol na wiedzę, o czym warto rozmawiać i jak warto rozmawiać. Bardzo cieszy nas też patronat, który otrzymaliśmy. Wśród 12 patronatów medialnych i instytucjonalnych chcielibyśmy szczególnie podkreślić patronat prezydent miasta Warszawy, bo to warszawskie spotkania międzynarodowe, oraz patronat Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Też jutrzejszy dzień, 4 czerwca, będzie okazją, żeby tutaj w naszym konferencyjnym gronie zastanowić się nad wartością praw obywatelskich dzisiaj. Tak jak powiedziałam, bez pomocy tych organizacji mniejszych lub większych, niektóre znamy doskonale, z niektórymi poznajemy się dopiero w trakcie organizacji tej imprezy. Mamy nadzieję, że zostaną z nami i mamy nadzieję, że przy następnych edycjach uda nam się pozyskać też nowe organizacje. Może dwa słowa jeszcze o programie naszego przedsięwzięcia. My za chwilę zaczniemy
nasze rozmowy dyskusją taką być może najbardziej zasadniczą z punktu widzenia tych problemów, z którymi dzisiaj się mierzymy w świecie, mianowicie z perspektywy Europy przynajmniej, dyskusją na temat przyszłości Zachodu, ale dyskutować będziemy również, ja oczywiście nie wymienię wszystkich naszych tematów, ale chciałem przynajmniej wskazać na kilka, wydaje mi się, niezwykle ciekawych punktów tego programu. Będziemy jutro rano mieli niezwykle interesującą rozmowę o przyszłości Europy z udziałem m.in. Iwana Krastewa, Sylwii Kaufman, Jana Zielonki. Będziemy rozmawiać również dzisiaj, zaraz po tym panelu. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dyskusję o konfliktach przyszłości, o tym, jak migracje, jak handel stają się orężem w konfliktach międzynarodowych. Ale będziemy również w paralelnej sesji rozmawiać o Rosji, o tym, jak Rosja używa informacji, mediów, jako również narzędzia hybrydowego w konfliktach hybrydowych. Ale będziemy rozmawiać również jutro o radykalizmie islamskim. Też nie unikamy tego trudnego tematu, ale również o wielu innych problemach, zagadnieniach. Program mają Państwo na tej karteczce. Bardzo zachęcam się do zapoznania i do uczestnictwa. To tyle drogą wprowadzenia, a teraz przechodzimy do pierwszej naszej dyskusji poświęconej przyszłości Zachodu, którą miałem już przyjemność zapowiedzieć, a teraz zapowiem naszych znakomitych gości, zaczynając od siedzącej w środku Judy Dempsey, znakomitej ekspertki do spraw europejskich, byłej korespondentki International Herald Tribune, New York Timesa, a obecnie ekspertki prestiżowego Carnegie, Instytutu Carnegie w Brukseli, ale mieszkającej w Berlinie. Po jej lewej stronie, patrząc, przepraszam, tak, od Państwa po lewej stronie, Ralf Fuchs, dyrektor Fundacji Heinricha Böla, naszego jako ICFR-u partnera w tym przedsięwzięciu. Z Berlina znany niemiecki intelektualista, ekspert w sprawach europejskich. I last but not least, siedzący po Państwa prawej stronie, Mark Lenat, dyrektor ICFR-u, innymi słowy mój szef. Zapraszam Państwa na dyskusję, którą ja będę miał przyjemność moderować. To już z tego zaszczytnego miejsca moderatora pozwolę sobie zacząć tę naszą rozmowę tutaj od takiego cytatu z czterotomowej poważnej bardzo pracy wybitnego berlińskiego historyka Henryka Augusta Winklera, który napisał czterotomową książkę dotyczącą historii Zachodu. I w zakończeniu tego dzieła swojego pisze, że rok 2014 przejdzie do historii jako rok przełomowy, jako rok, w którym zachodnie demokracje musiały pożegnać się z nadzieją, że ich projekt normatywny znajdzie uznanie daleko poza obszarem jego dotychczasowego obowiązywania. I można się oczywiście spierać o to, czy rok 2014 jest taką fundamentalną cezurą w historii projektu Zachodu. Winkler ma na myśli agresję rosyjską przeciwko Ukrainie i postępy państwa islamskiego na Bliskim Wschodzie, ale na pewno ta analiza Winklera dotyka istoty rzeczy, że myślę, że zwłaszcza po, co już mówiłem wcześniej, po 89 roku żyliśmy w takim przekonaniu, że zwycięstwo Zachodu w tej ideologicznej batalii zostawia go jako jedyną siłę na placu boju i takiego niekwestionowalnego hegemona moralnego i politycznego. I przez długi czas, myślę, dzięki głównie dominacji Stanów Zjednoczonych w takim jednobiegunowym świecie, można było zakładać, że tak jest w rzeczywistości. I nie chcę przypominać tej nadużywanej często tezy Fukuyamy o końcu historii, ale nie mam wątpliwości, że ta wiara, że te zwycięskie idee Zachodu będą rozprzestrzeniały się w świecie, była bardzo silna. I ten Zachód właściwie kojarzył nam się zawsze, myślę, z trzema rzeczami. Że po pierwsze w wymiarze moralnym i ideowym z tym, co Winkler nazywa tym normatywnym projektem,
czyli to są te idee praw człowieka, liberalnej demokracji, rządów prawa, podziału władzy i tak dalej. Po drugie, Zachód to silny związek między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Ta wspólnota wartości, ale też pewna wspólnota bezpieczeństwa. I po trzecie, taka świadomość, że Zachód w gruncie rzeczy ukształtował świat, w jakim żyjemy. Że te instytucje rządzące światem, zasady, to są w gruncie rzeczy zasady zachodnie. Jeżeli dzisiaj pytamy, czy Zachód ma jeszcze przyszłość, to chyba bierze się to stąd, że przy każdym z tych trzech elementów dzisiaj pojawiają się bardzo poważne wątpliwości. To znaczy, czy nasze zachodnie wartości są rzeczywiście niekwestionowalne w samym świecie Zachodu? Można mieć wątpliwości. Czy to transatlantyckie spoiwo jest nadal silne? Możemy się zastanawiać. Czy nadal Zachód przewodzi światu, czy może przewodzić światu? Znak zapytania. I wiele wskazuje na to, że ten świat, w którym żyjemy, zasadniczo różni się od oczekiwań, jakie jeszcze mieliśmy 20 parę lat temu. I o tym właśnie, w jakim punkcie znaleźliśmy się z tymi naszymi zachodnimi dylematami, chciałbym porozmawiać z naszymi znakomitymi gośćmi. Też myślę, że to jest taki temat, który jest szczególnie inspirujący dla naszych dalszych rozmów podczas Świata pod lupą. I zacząć chciałbym od pytania do Ralfa Füchsa, właśnie o stan tego projektu normatywnego, czyli mówiąc prościej, tego zachodniego systemu wartości, który wydaje się jakby znalazł się na zakręcie. Anne Applebaum pisała niedawno, że jesteśmy w zasadzie tylko o kilka wyborów od końca Zachodu, jaki znamy. To znaczy, jeżeli Brexit nastąpi, jeżeli wówczas była mowa też o Austrii, o tym, że może prawicowy populista wygrać wybory, Le Pen we Francji i tak dalej, no to będziemy w ogóle żyć w innym świecie. A Robert Kagan z kolei, znakomity amerykański analityk, ostrzegał niedawno, że faszyzm wkracza do Stanów Zjednoczonych w postaci Donalda Trumpa. Dlatego moje pytanie do Ralfa Füchsa: czy mamy dzisiaj rzeczywiście do czynienia z prawdziwym, głębokim kryzysem tożsamości Zachodu, tego systemu wartości, czy to jest tylko jakieś przejściowe zawirowanie? Po pierwsze, Piotrze, chciałbym trochę rozszerzyć naszą terminologię. Kiedy mówimy o Zachodzie, mamy na myśli nie tylko wartości europejskie. I jest to również więcej niż ten transatlantycki projekt normatywny, który zaczął się od amerykańskiej wojny o niepodległość, od rewolucji burżuazyjnej we Francji. Idea praw człowieka, samorządu społecznego, rządów prawa, szacunku, poszanowania dla poszczególnych osób, zachowania godności osobistej. Dla mnie to nie jest projekt geograficzny. Pan, z którym pan Winkler się posługuje. Także nie jest to zamknięty zbiór, jest to otwarte dla wszystkich narodów, dla wszystkich społeczeństw, które chcą w tym projekcie wziąć udział. Ale rzeczywiście prawdą jest to, że możemy powiedzieć, że pomysł na ekspansję tego projektu, tej idei zachodniej na inne kraje wydaje się w tej chwili trochę zbyt optymistyczny. I rzeczywiście zgodziłbym się, że Zachód w takim znaczeniu, i ja posługuję się tym jako takim qui pro quo dla liberalnej demokracji. Liberalna demokracja rzeczywiście jest w głębokim kryzysie i mamy co najmniej dwa fundamentalne wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć. Pierwsze wyzwanie jest wewnętrzne. Wzrost nastrojów ksenofobicznych, autorytarnych, nacjonalistycznych, konserwatywnych, tego rodzaju partii i ruchów właściwie w całej Europie.
Ja bym jeszcze nie posługiwał się terminem nowy faszyzm, tak jak Robert Kagan zrobił, kiedy w ten sposób określił Donalda Trumpa. I nadal jestem dosyć pewny i dość optymistycznie nastawiony. Uważam, że nasze demokracje obecnie są dużo lepiej wyposażone, żeby poradzić sobie z takim wyzwaniem autorytaryzmu, niż było to w latach 20. czy 30. zeszłego wieku. Natomiast stwierdziłbym również, że mamy tutaj do czynienia z pewnym zaangażowaniem i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, i w innych miejscach na świecie, w taką atmosferę, którą można by nazwać taką przedfaszystowską, przynajmniej w części naszych społeczeństw. Oczywiście sytuacja jest inna w każdym kraju, ale mamy taki ogólny trend, ogólną tendencję, którą ja bym określił jako taki powrót, czy nawet taką powszechną rebelię, bunt przeciwko takiemu kosmopolitycznemu, liberalnemu, postmodernistycznemu, takiej klasie akademickiej. W Stanach Zjednoczonych to jest taki bunt przeciwko kulturze wschodniego i zachodniego wybrzeża. W Europie jest to bunt przeciwko takim miejskim, zielonym elitom. I myślę, że rzeczywiście mamy do czynienia ze zderzeniem kultur obecnie, ale w nieco innym sensie niż przewidywał to Huntington. Jest to wewnętrzne zderzenie kultur w Zachodzie. Wielokulturowość przeciwko jednorodności kulturowej i etnicznej, mniej lub bardziej otwarte granice kontra zamknięcie granic i ponowne wznoszenie przegród granicznych, które ma zabezpieczyć nas przed wpływem globalnego środowiska i pozytywne podejście do globalizacji ekonomicznej, kulturalnej i politycznej kontra gospodarczy protekcjonizm i dążenie do jednorodności kulturowej. Liberalizacja rynku pracy kontra przywrócenie silnej ochrony państwa, równość płci i prawa środowisk lesbijskich, gejów i transseksualnych kontra tradycyjny model rodziny, trwający proces integracji, czyli podejście postnacjonalistyczne przeciwstawione przywracaniu tożsamości narodowej, nacjonalistycznej i potem integracja transatlantycka przeciwko sojuszom z Rosją. To jest częścią tego konfliktu polityczno-kulturowego, z którym stykamy się tutaj na naszej półkuli. I Rosja putinowska to jest druga część tego wyzwania. Zewnętrznego wyzwania. Rosja Putina rzeczywiście stała się nowym Rzymem takich sił antyliberalnych, centrum wszystkich tych populistycznych ruchów antyeuropejskich, a więc drugą częścią to jest to, co dzieje się u sąsiadów Europy. Jesteśmy już bardzo dalecy od idei z wczesnych lat 90., że nie tylko cała Europa, ale wręcz cały świat stopniowo będzie ewoluował w kierunku liberalnej demokracji. Takiego konkretnego połączenia rynku, gospodarki i instytucji demokratycznych. Rosja i sojusznicy na wschodzie to jest taki nowy model autorytarny, rządzony przez byłych agentów KGB. Turcja, bardzo
niefortunny powrót od reform i integracji z Europą do takich nowych dążeń imperialnych, autorytarnych. Egipt, niepowodzenie arabskiej wiosny. I cofnięcie się z powrotem do dyktatury. Wzrost fundamentalizmu zbrojnego islamskiego, który możemy również interpretować jako taki przeciwstawny ruch, przeciwstawianie się temu liberalizmowi nowoczesnemu. I potem jeszcze w wymiarze globalnym Chiny, do tego wrócimy później. To, co jest charakterystyczne dla tych różnego rodzaju autorytaryzmów, z którymi się stykamy w bliższym lub dalszym sąsiedztwie, jest to, że te reżimy są bardzo pewne siebie. Nie jest to jakieś takie złe pojęcie czy złe nastawienie. One nie są to jakieś wyrzuty sumienia, one nie czują potrzeby, żeby się przed kimś bronić, raczej jest odwrotnie. Jest to jakieś takie podwójne wyzwanie, które stanowi nową jakość obecnie. I jeśli zadamy sobie pytanie, dlaczego, to myślę, że będziemy musieli również krytycznie spojrzeć na siebie. Zachód nie poradził sobie dobrze w ciągu ostatnich 20 lat. Zaczynając od kryzysu ekonomicznego w 2007 i 2008 roku, którego koszt poniosły gospodarki europejskie, Unia Europejska, która jest w bardzo złym stanie, wzrost nierówności społecznych w naszych społeczeństwach, wzrastający nastrój strachu, niepewności, o przyszłość, braku zaufania do elit politycznych, odrzucenie globalizacji. To były takie główne nastroje społeczne w Europie, w Stanach Zjednoczonych, do tego stagnacja ekonomiczna, wielkie bezrobocie w wielu krajach. Także powiedziałbym, tak, rzeczywiście to nie jest odczucie z liberalnej demokracji, natomiast w dużym stopniu jest to niepowodzenie naszych elit gospodarczych i politycznych. I jeśli my nie zjednoczymy naszych wysiłków, jeśli tego bałaganu u siebie nie posprzątamy, to nie przywrócimy tego globalnego wychodzącego na zewnątrz nastawienia i tej wiarygodności. Bardzo dziękuję. Ja odpowiem też po angielsku, żebyśmy mogli się dogadywać. Bardzo dobrze opisałeś to podwójne wyzwanie, przed którym stoi Zachód, i chciałbym skupić się na jednym z tych punktów, o którym powiedziałeś na początku, w tej pierwszej części. Mówiłeś o tym buncie, o tej rebelii przeciwko tym wartościom kosmopolityzmu, otwartości, globalizmu i tak dalej. Myślę, że cała polityka Zachodu tradycyjnie była kształtowana poprzez podział na prawą i lewą stronę sceny. To był ten tradycyjny podział w społeczeństwach zachodnich zbudowany wokół pojęć ekonomicznych i społecznych. Czy myślisz, że dzisiaj mamy do czynienia z pojawieniem się jakiegoś nowego podziału pomiędzy nami, tak jak jeden z naszych kolegów kiedyś powiedział, że może to jest podział pomiędzy globalizmem a terytorializmem. Być może to podejście do globalizacji, do otwartości jest takim nowym, nowo powstającym
nowopowstającym elementem charakterystycznym, który pokazuje tą rywalizację w europejskiej czy zachodniej polityce. Dziękuję Piotrze, dziękuję Ci za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mamy tylu młodych ludzi na tym spotkaniu. Twoje pytanie mnie trochę zapytało, bo jeden kraj, który nie odrzuca globalizacji i który nie jest taki terytorialny, to są Chiny. Do Rosji jeszcze wrócimy. Ja chciałabym odpowiedzieć w trochę inny sposób na Twoje pytanie. Ja chciałem przyjrzeć się na początku tej relacji transatlantyckiej i zrobię to jeszcze, ale chciałabym tutaj rozpocząć tą dyskusję w trochę inny sposób. Byłam już wiele razy w Warszawie, ale muszę powiedzieć, że po raz pierwszy byłam teraz na rynku dopiero i tutaj na tym placu, gdzie jesteśmy, było wcześniej getto. Tutaj z jednej strony mamy uosobienie cierpienia i jak mamy nadzieję, również jest to miejsce, gdzie powstaje nieśmiertelna pamięć. I to, co teraz dzieje się w Europie i w Europie w relacjach transatlantyckich, to jest właśnie zapominanie o pamięci, zapominanie o wspomnieniach. Druga wojna światowa naprawdę bardzo zbliżyła do siebie Europę i Stany Zjednoczone. I to, co działo się po II wojnie światowej, tam gdzie Amerykanie prowadzeni przez Deana Ashersona, sekretarza stanu w ówczesnym czasie, zmusiły Niemcy i Francję do pogodzenia się, do położenia podwalin pod to, co obecnie stało się Unią Europejską. I to skrajnie emocjonalne, historyczne i praktyczne podejście było taką fantastyczną architekturą takiego szczególnego Zachodu, który sprawił, że Europa stała się tym, czym była i również chronił Europę przed Związkiem Radzieckim i Układem Warszawskim. Instytucje NATO i Unii Europejskiej były uosobieniem tego szczególnego Zachodu. I nie możemy nie doceniać znaczenia tej relacji transatlantyckiej. W latach 90. stało się coś jeszcze lepszego. Tak naprawdę w praktyce zastosowano ideę całej i wolnej Europy. Może w większości z naszych młodszych uczestników jeszcze nie było na świecie, ale wtedy stało się coś takiego, że Niemcy i Francuzi, Amerykanie i Europejczycy, chociaż może czasami podchodzili dość sceptycznie do tego powiększenia, ale to była taka druga faza tych relacji transatlantyckich. Tutaj mieliśmy powiększenie tego Związku Europejskiego. Najpierw dołączono tam Niemcy Wschodnie, potem Polskę, inne kraje wschodnie, wcześniej jeszcze Portugalię i Grecję i zawsze odbywało się to ręka w rękę z Amerykanami. I to jest właśnie to, co sprawiało, że te relacje transatlantyckie były szczególne. I jak doszliśmy do tego układu? Tutaj było kilka powodów. Po pierwsze, odrzuciliśmy czy nadużywaliśmy naszych wspomnień, naszej pamięci. To jest to, co robią obecnie niektóre rządy w Europie. Po drugie, mieliśmy zmianę pokoleniową. Chociaż Donald Trump nie przyznaje się do swojego pochodzenia europejskiego, także musimy być ostrożni, kiedy on wygra wybory. Ale emigranci europejscy, którzy pojechali do Stanów Zjednoczonych, część z tego pokolenia odchodzi z elit politycznych i jest wymieniana przez elity młodsze, przez osoby młodsze, które nie mają takiego powiązania z Europą. Ten dyskurs wówczas się zmienia. Zmienia się postrzeganie Ameryki i Europy. I myślę, że większość z Was, czy przynajmniej niektórzy z Was byli w Stanach, tutaj nie ma rozmowy w ogóle o Europie, tam Europa jest daleko, my jesteśmy dla nich jakąś ciekawostką, jakąś trudną, leniwą, niedbającą o bezpieczeństwo i obronność częścią świata. Także ten dyskurs polityczny teraz jest bardzo duży pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi i ta różnica się powiększa.
I myślę, że to zniekształcenie czy utrata pamięci wpływa na partie polityczne. Partie polityczne, które się pojawiły w Europie w 1945 roku, ale też, tak jak Piotr mówił, prawa i lewa strona sceny politycznej. Oczywiście mieliśmy też partie czarne, ale to było inaczej trochę. Wcześniej mieliśmy też Europę komunistyczną, ale to były dwie takie tradycyjne struktury władzy, które ulegają teraz erozji. I głównie ze względu właśnie na globalizację. I ta erozja również wiąże się z tym, że te partie polityczne nie odpowiedziały na szybko zmieniającą się strukturę społeczną, która odbywa się teraz w całej Europie. I ten duży rozstrzał jest teraz, ta różnica jest wypełniana przez populistów, przez nacjonalistów, przez partie konserwatywne. Tak jak Piotr mówił, tutaj mamy taką terytorializację polityki, mamy do czynienia z odrzuceniem globalizacji. Widać to częściowo w Polsce, również we wschodnich Węgrzech, w tych biednych obszarach. Widzę też to w niektórych obszarach Irlandii. U tych osób, które czują się zagrożone przez globalizację, które uważają, że nic nie uzyskały z globalizacji, że to jest takie niewymierne i że jeśli chcesz to uchwycić, to musisz być bardzo, bardzo jakiś sprawny. A więc jest to odrzucenie globalizacji, ale też ten pogląd, że przez budowę granic tego nie możemy osiągnąć. I widzimy też, co dzieje się w kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych po drugiej stronie Atlantyku. To jest po prostu przerażające. Nawet sami Amerykanie, ich elity są przerażone tym dyskursem. To jest szkodliwe zarówno dla Zachodu jako całości, a także dla osób, które z zewnątrz patrzą na Zachód, dlatego że Zachód zawsze był atrakcyjny. I jeszcze ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o tą gasnącą atrakcyjność Zachodu, czy może o to, jak Zachodowi nie udało się zbudować swojej atrakcyjności. Nie będę mówić tak dużo o Rosji, bo wiem, że do tego wrócimy. Jeszcze chciałabym odnieść się do tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Teraz mamy w instytucjach europejskich i w krajach członkowskich Unii Europejskiej, to nie pomaga społeczeństwu obywatelskiemu, nie pomaga prawom człowieka na Bliskim Wschodzie. Tak naprawdę promuje to pojęcie na S, czyli stabilizację. A stabilizacja, jeśli mówimy z urzędnikami Unii Europejskiej, to oni właśnie tego chcą. Te osoby tego chcą, nie chcą problemów z ochroną środowiska, z prasą. Oni chcą stabilizacji. To jest pierwsza rzecz. Stabilizacja jest związana z bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo jest związane z radzeniem sobie z terroryzmem. A więc te trzy elementy tego trójkąta tak naprawdę popychają cały ten aspekt praw człowieka na bok. A tak naprawdę wartości liberalne, prawa człowieka leżały u podstaw, były takim kamieniem węgielnym społeczeństw zachodnich. To, co się dzieje w Egipcie, to, że Egipt czuje się osamotniony, wyizolowany, jeżeli Zachód będzie dążył tylko do stabilizacji bez wiązania tego z prawami człowieka. Nie mieliśmy odwagi, żeby to zrobić, nawet w czasach Solidarności w latach 80. A przecież Solidarność była postrzegana jako zagrożenie dla ładu zachodniego. I pamiętam tego typu ruchy w całej Europie, także związki zawodowe, Solidarność, tak właśnie były postrzegane, ponieważ wiązało się pojęcie Solidarności, tych związków zawodowych, ich działań z poczuciem niepewności. A więc tu też chodzi właśnie o tą nieprzewidywalność, która wiąże się z budowaniem demokracji, z brakiem właśnie bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Myślę, że tutaj powinniśmy postrzegać być może Zachód jako strażnika liberalizmu, to znaczy wyjść z tej polityki terytorialnej, tak żeby pewne aspekty niejako outsourcować, żeby je podzlecać, dotyczące demokracji, stabilizacji, czy też właśnie związane z różnymi wschodzącymi reżimami. Być może należy w ten sposób postępować, żeby nie nastąpił ten upadek liberalizmu i Zachodu, żeby nie doszło do takiej samospełniającej się przepowiedni. I
żeby Zachód nie został zastąpiony w swojej roli na świecie przez coś o wiele gorszego. Dziękuję bardzo, Judy, za twoją wypowiedź. Na pewno wrócimy do tej kwestii, w jaki sposób Zachód jest postrzegany na zewnątrz, jaki to ma wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje dzisiaj świat, jaki przyjmuje kształt, ale chciałbym też tutaj wrócić właśnie do tych więzi euroatlantyckich i zwrócić się z pytaniem do Marka Leonarda. Tutaj nie skupiamy się tylko i wyłącznie na Donaldzie Trumpie, bo oczywiście była mowa o tym, że jego dość powolne dochodzenie do władzy jest czymś naprawdę niewiarygodnym, ale jest to pewnie jakiś symbol pewnego kryzysu w Stanach Zjednoczonych. Ale również też może to wskazywać na pewne przeorientowanie tych relacji euroatlantyckich po II wojnie światowej. Nawet jeżeli wrócimy do Donalda Trumpa, to nawet jeżeli dojdzie do zmiany tych relacji między Europą a Stanami Zjednoczonymi, czy powinniśmy szykować się już na jakieś takie nadchodzące stulecie poamerykańskie w nowym zupełnie układzie sił? Myślę, że już w tej chwili żyjemy w świecie postamerykańskim, tak czy inaczej, jeżeli przyjrzymy się temu, co się dzieje wszędzie na świecie, to widzimy, że ta dynamika zmienia się bardzo gwałtownie i za jakieś 10-20 lat temu wszystkie dyskusje dotyczące polityki związały się raczej z tym, z kwestiami o charakterze globalnym i były w te rozmowy zaangażowane, a Stany Zjednoczone były centralnym punktem tych rozmów. Ale w tej chwili już na całym świecie obserwujemy pewne zakłócenia, chaos, zaburzenia tego kształtu rzeczy i widzimy, że na przykład chociażby Afganistan, kwestia Afganistanu czy Chiny, które w tej chwili również wyrastają na potęgę, to co się dzieje w Hiszpanii, to co się wydarza też pod samym nosem Ameryki i w tej chwili na przykład ten brzydki Chińczyk został zastąpił brzydkiego Amerykanina, który był tą twarzą, złą twarzą kapitalizmu, czyli to się zmienia. I również i te negocjacje z Putinem, rozmowy z Putinem, jeżeli myślimy o administracji Obamy. No, a więc niewątpliwie mamy taką zmianę, która ma miejsce i w tych obszarach, gdzie Stany Zjednoczone miały pełnić i pełniły do tej pory rolę kluczową, zmienia się wszystko od Ameryki po Chiny, a sojusznicy Stanów Zjednoczonych stają się coraz bardziej nerwowi, jeżeli chodzi o ich, o te więzi pomiędzy krajami, jak to się rozwija, jak duże jest zaangażowanie w budowanie tych relacji. I w tej chwili, kiedy patrzymy się na to, co się dzieje w Waszyngtonie, to możemy powiedzieć, że nie ma takich bardzo silnych więzi między tym centrum, jakim jest Waszyngton, a resztą krajów sojuszniczych. Być może chodzi tutaj właśnie o takie zabezpieczenie się w tych relacjach i również należy wspomnieć tutaj o napięciach, jeżeli chodzi o lojalność krajów wschodnioeuropejskich. Tutaj mówimy o korzyści czysto gospodarczej. Należy tu wspomnieć chociażby o przyłączeniu Krymu przez, aneksję Krymu przez Rosję w tym kontekście. No i sankcje, które się z tym miały wiązać. Kwestia sankcji wobec Rosji, jak to wyglądało? Pamiętajmy, że i Chiny, i na przykład Niemcy mają dobre relacje z Rosją. Niemcy mają dobre relacje z Rosją na pewno w tym naszym regionie i to może wpływać na chęć do jakichś sankcji, wprowadzania, nakładania tego typu sankcji, żeby nie naruszyć tych relacji. No i trzeba tu mówić właśnie o wojnie hybrydowej, o tych sankcjach, o globalizacji gospodarczej. Tak naprawdę tutaj możemy mówić w tym
kontekście nie tyle o zachodnich stolicach europejskich jako Chinach, jako motorze tego działania, zatem tego zjawiska, zatem tak naprawdę nie jest to już główne źródło, ale raczej taki zasób, którym możemy w ten sposób manipulować. Możemy tutaj mówić chociażby o Bliskim Wschodzie, o Iranie i innych częściach świata. To są jakieś takie kwestie, które również wchodzą w grę, ale bardziej kluczowe z naszego punktu widzenia będzie to, co dzieje się chociażby na Ukrainie. No i też pamiętajmy o tym, jak Japonia i Indie będą wpływały na przyszłość Azji, pomijając tych dzisiejszych kluczowych aktorów, jak to się będzie kształtowało w przyszłości i jaki to będzie miało wpływ na przyszłość tego regionu. Czyli widzimy, ile tu jest różnych czynników, jakie należy uwzględnić w tej kwestii. To nie oznacza, że w każdym zakątku świata w tej chwili będziemy starali się przeorientować nasze polityki, że będą jakieś zmiany zasadnicze wprowadzonej polityce zagranicznej w każdym kraju na świecie, ponieważ jest jednak to powiązanie z wartościami zachodnimi, zachodniej cywilizacji, no i też ta, no i potęga Zachodu. To są skomplikowane pojęcia. Pamiętajmy, że historię piszą jej ofiary. I ja lubię sobie myśleć, że tak naprawdę fajnie by było, ja bym chciał w to wierzyć, żeby każdy zakątek świata przyjął te wartości zachodnie, ponieważ one moim zdaniem posuwają cywilizację do przodu. Oczywiście niektórzy mogą mówić, że tak się nie stało, ponieważ na pewnym etapie prawie 14 krajów na świecie było podbitych przez moją ojczyznę, czyli mówimy o kolonizacji. I być może właśnie dlatego jakoś tak nie udało się spopularyzować idei zachodniej cywilizacji. Oczywiście nie zawsze rozpowszechnianie, propagowanie tych idei odbywało się miękkimi środkami. A więc to może w jakiś sposób kształtować pogląd ludzi na to, co się dzieje na świecie. Myślę, że w ostatnich czasach też miało miejsce coś takiego, że ta silna władza stała się bardziej popularnym środkiem wywierania wpływu. I pojawia się to w przypadku różnych graczy w różnych częściach świata, że faktycznie ludzie przecież są przekonani do tego, że mogą kontrolować własną przyszłość, że mogą wpływać na własny los, mogą decydować. To chodzi tutaj o godność osobistą, ale tutaj to zjawisko, ta definicja wiąże się z emancypacją. I to, co się dzieje na przykład w Egipcie, to jest przeciwieństwo 1989 roku. A gdybyśmy chcieli tutaj jakąś taką analogię stworzyć, to jest to odwrotna strona medalu, rewers tego. I widzimy, że jest takie napięcie pomiędzy demokracją, liberalnym podejściem i to też widać w naszych społeczeństwach, też takie napięcia mają miejsce. Na przykład pojawiają się popularne, zyskano popularności ta idea takiej demokracji, silnej ręki na Węgrzech. A więc to się rozlało poza też Europę. Liberalizm jakoś jest mniej popularny niż demokracja. Zwykle jest jest takie opóźnienie, następuje to z opóźnieniem ta zmiana warty, zmiana równowagi sił, więc to nie następuje od razu, ale my musimy na pewno sobie uświadomić jedno, żyjemy w takim postamerykańskim świecie. Oczywiście Stany Zjednoczone są wciąż najważniejszą potęgą na świecie, supermocarstwem. I nie jest to wprawdzie już taka władza hegemoniczna, jak było kiedyś. To stworzyło przestrzeń dla innych koncepcji, innych idei, które rodzą się w pozostałych zakątkach świata, ale myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby coś tutaj wyrokować. Oczywiście trudno jest też do końca pojąć złożoność tego procesu, ponieważ rzeczywiście
gdzieś tracimy tę równowagę sił. Bardzo dziękuję, Mark, za właśnie to spostrzeżenie. Ta bitwa idei, pojedynek idei, to jest bardzo interesująca kwestia. Ja chciałam się zapytać też, Judy, jakie są alternatywne idee czy koncepcje, które konkurują z tym zachodnim poglądem świata, bo mamy takie badanie Larego Diamonda, jeden z najsłynniejszych naukowców, badaczy zachodniej demokracji. W zeszłym roku napisał taki esej w oparciu o swoje badania, czyli autorytarianizm staje się globalnym zjawiskiem. Taki jest tytuł tej pracy. Jest to przykład, podaję tutaj Chin, Rosji, Iranu. Czy rzeczywiście te kraje z premedytacją propagują ideę reżimu autorytarnego, używając przy tym na przykład mediów? Dzieje się tak też być może w różnych częściach Afryki, częściach Azji też mają tego typu działania miejsce, a więc jest ta bitwa, jest ten pojedynek różnych idei. Może mamy właśnie coś takiego jak zachodnie wartości versus totalitaryzm? I drugie pytanie, które chciałbym zadać, jest następujące. W jaki sposób możemy odnaleźć się w tej walce, w tej batalii idei, żeby propagować dalej wartości demokratyczne? Bo wszyscy tutaj wspomnieliście, że nie do końca to ma miejsce, no bo tutaj była mowa o arabskiej wiośnie, o tym procesie demokratyzacji. To jest bardzo złożone pytanie, złożona kwestia. Na pewno jedną częścią, jedną próbą odpowiedzi na to pytanie jest, co poszło nie tak na Zachodzie. I może od tego należałoby zacząć. Przyjrzeć się temu, jak to wygląda w Europie. Na przykład porównajmy to z Brazylią. Tam jest przerażający kryzys. Tam jest zapaść polityczna, zapaść politycznych elit w tym kraju. I to się dzieje pod przykrywką quasi demokratycznych instytucji, ale tak naprawdę nikt tam nie podejmuje żadnej odpowiedzialności. Brak tam jakiegokolwiek poczucia odpowiedzialności. No oczywiście mamy wiele odcieni szarości, które należy tutaj uwzględnić. W innych krajach podobne sytuacje mogą mieć miejsce, a więc to jest dyskredytujące w kontekście wartości idei demokracji, bo mówimy tutaj o niewłaściwym zarządzaniu kryzysu władz, o braku odpowiedzialności przywódców wobec społeczeństw i do pewnego stopnia to wypacza ideę demokracji. Ale co z odpowiedzialnością za tę klęskę? Z mojego punktu wyjścia, z mojego punktu widzenia, powinniśmy kontynuować propagowanie, krzewienie demokracji, wolności. Powinniśmy to robić oczywiście na szczeblu politycznym, ale musimy też zmierzyć się z pewnymi brakami w zakresie z polityki społecznej, polityki gospodarczej, która jest realizowana przez ostatnich 20 lat. Zatem to musimy zrobić, taki rachunek sumienia, a jeżeli chodzi o taki bardziej optymistyczny akcent, to pamiętajmy, że tak naprawdę nikt do tej pory nie pracował żadnej innej przekonującej alternatywy do demokracji, do idei demokracji, bo musiałaby to być jakaś konkurencyjna ideologia. Mamy, możemy tutaj powiedzieć, że
Występuje bardzo wiele tutaj i różnic pomiędzy Chinami czy Rosją w tym zakresie, czy innymi krajami, ale chodzi tutaj właśnie o to, jak wygląda rola polityki, że mamy i nacjonalizm, który się odradza i mamy też tradycyjne wartości kulturowe, które muszą tutaj się pojawić. Ważne jest, żeby też ludziom dać takie poczucie bezpieczeństwa, ale na tym poziomie mentalnym. My jako przedstawiciele bardziej liberalnego poglądu jesteśmy bardzo zaangażowani w promowanie tego indywidualizmu, różnorodności, otwarcia, ale musimy też w jakiś sposób odnieść się do tych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ ludzie potrzebują tego podstawowego poczucia bezpieczeństwa, nie tylko dosłownie, ale również na poziomie mentalnym. Muszą mieć poczucie przynależności. I to do tej pory nam się nie do końca udawało. Zatem to nie jest tak, że próbujemy, że tu wystarczy tylko obronić tych naszych starych wartości, ale musimy też identyfikować te nowe symetrie, musimy starać się tworzyć jakąś taką nową, liberalną, postnarodową tożsamość, która pozwoli nam się zmierzyć z tymi nowymi wyzwaniami i też, która pozwoli ludziom zaspokoić te potrzebę mentalnej stabilności, stworzy takie ramy, w których ludzie będą czuli się bezpieczniej, bo tutaj możemy powiedzieć, że tylko ci najsilniejsi, ci wyedukowani, ci te elity polityczne są w stanie takie poczucie bezpieczeństwa zbudować w społeczeństwie. Jeżeli mogę jeszcze tylko się odnieść do kilku kwestii, na przykład tej rywalizacji idei. Otóż to nie jest tak, że jesteśmy nieprzygotowani do globalizacji. My po prostu chodzimy w śnie, to jest jakiś somnambulizm. I jeszcze chciałbym tutaj się odnieść do emancypacji i wiosny arabskiej. Otóż Zachód w trakcie zimnej wojny wciąż miał tę rolę wiodącą, ponieważ dawało się coś wperswadować, coś wynegocjować. I nagle z dnia na dzień wiele państw afrykańskich powiedziało, basta. Pojawiają się Niemcy, budują jakieś szlaki kolejowe. No też są Chiny oczywiście, ale powstaje jakaś infrastruktura, powstają miejsca pracy bezwarunkowo. Unia Europejska też tam była obecna, coś proponowała, ale państwa afrykańskie powiedziały, że to jest rodzaj jakiegoś współczesnego imperializmu. I powiedziała Afryka tak Europie, teraz Chiny nam mogą to wszystko zapewnić, więc dziękujemy. A więc mamy część takich niedemokratycznej, niedemokratyczną potęgę, która kwestionuje, podważa naszą strefę wpływów i myślę, że to jest prawdziwy dylemat Zachodu, przed którym nasz region obecnie stoi. To znaczy, nie zastanawiamy się tak naprawdę, w jaki sposób będziemy nadal sprawiać, że nasze idee będą atrakcyjne, będą się podobać, bo one są de facto atrakcyjne. Tylko chodzi tutaj, wróćmy do Transylwanii parę lat temu i takich wydarzeń związanych właśnie z demokracją liberalną. Zobaczmy na Orbana, który próbuje powiedzieć, że prawa człowieka nie są wcale uniwersalne, nie są powszechne, bo można je stosować wybiórczo. I na przykład, jeżeli wracamy do wiosny arabskiej, do społeczeństwa obywatelskiego, to pamiętajmy, przecież ludzie byli torturowani, to wszystko miało miejsce, a przecież wszyscy chcieli tego samego, emancypacji. I to jest, myślę, że jeden z kluczowych elementów powszechnej konwencji o prawach człowieka, ale Chiny też tutaj będą zaspokojały część tych takich innych potrzeb. I wracając do tego, co mówił mój przedmówca i to, co się dzieje w Brazylii. Zobaczcie, co się dzieje w Wenezueli. Zobaczcie, jakie to jest bogate w zasoby naturalne państwo, a co się tam dzieje.
To mi przypomina o tym, jak narodził się ten konflikt na Ukrainie. To znaczy, mamy taką obsesję trzymania się stołków, która powoduje korupcję, łapówkarstwo i to degraduje całą ideę demokracji i w ogóle polityków. Dziękuję za te komentarze. Jeszcze mam jedno pytanie do Marka związane z tymi tematami, o których mówiliśmy, ponieważ Mark bardzo dużo pisał na temat porządku świata, porządku europejskiego, porządku liberalnego i ponownie w kontekście tej bitwy idei, ponieważ tutaj mówimy o kryzysie tego porządku liberalnego, tego liberalnego porządku świata, który zbudował Zachód. Czy twoim zdaniem takie kraje jak na przykład Chiny, o których napisałeś również bardzo ciekawą książkę, czy Chiny mają jakąś alternatywną koncepcję, jak zbudować porządek świata na nowo, jeśli chodzi o ramy instytucjonalne, jeśli chodzi o regulacje, o prawo, o przepisy międzynarodowe, czy brak prawa międzynarodowego, czy jak to nazwiemy? Czy twoim zdaniem mamy jakąś konkurencję tutaj z tej strony? Ja uważam, że Chiny zdecydowanie mają nieco inne pojęcie na temat porządku świata. To nie jest tylko pojęcie, w zasadzie polega to na budowaniu innego rodzaju porządku, który opiera się na ponownym przemyśleniu tego pytania, jakie relacje chcemy mieć pomiędzy państwami. Ponieważ kiedy zastanawiamy się nad tą dyskusją, którą mieliśmy do teraz, to mamy taki paradoks na świecie. Żyjemy w świecie wzajemnej zależności, mamy korzyści wzajemnej zależności, ale każdy marzy o niezależności. I co się dzieje przez kilka ostatnich lat, w ciągu kilku ostatnich lat mamy współzależności, które zawsze miały różne szare cechy. Mogliśmy sobie jeździć na wakacje wszędzie, gdzie chcemy. Byliśmy bogatsi, mieliśmy telewizję, żywność z różnych krajów, kulturę, ale również były negatywne strony, zmiany społeczne, rynek pracy, naciski na przykład na instytucje społeczne, terroryzm, cyberataki, różnego rodzaju podatność na zagrożenia finansowe, zagrożenia, problemy energetyczne. I tak jak w latach 90. światło było skierowane na te wszystkie dobre cechy globalizacji, to po roku 2008 zaczęliśmy zauważyć również wiele wad tej tendencji. Największą wadą jest to, że są ludzie przegrani, tak samo jak wygrani, część ludzi jest wykluczonych i przez to nieszczęśliwych, zdenerwowanych. Kiedy widzimy zmianę tej władzy czy stosunku sił na świecie, tak jak wcześniejsze pokolenia myślały, że ich dzieci i wnuki będą miały więcej szans, więcej możliwości, więcej wyborów niż ich rodzice, teraz to się odwraca, jeśli chodzi o to przesunięcie na całym świecie. Tak samo w polityce, która próbuje trzymać się takiego większego kawałka kurczącego się tortu. Tutaj bardzo ważna staje się polityka tożsamości. Jeżeli chodzi o Chiny, to Chiny dużo mniej sangwinistycznie podchodziły do globalizacji od samego początku. Oni od początku wiedzieli, że są tam zarówno wady, jak i zalety. I jeśli chodzi o zaangażowanie Chin w globalizację, to było ono takie wybiórcze. Oni chcieli utrzymać kontrolę, utrzymać niezależność. Byli przekonani do struktur globalnych, ale robili to na swoich własnych warunkach. Chronili się przed zapłaceniem ceny za to. I można zrozumieć, że w takim świecie naczyń połączonych, gdzie całe to pojęcie tych wzajemnych połączeń i kontrolowania tego jest źródłem władzy, kiedy cofniemy się do wcześniejszych takich ambicji imperialnych, gdzie wszystkie drogi prowadziły do Rzymu, to chcieliśmy tam być Rzymem, bo wtedy byliśmy mniej zależni od innych, a inni zależeli bardziej od nas niż my od nich. I to jest taki tradycyjny
tradycyjny chiński pomysł na porządek, na władzę, rozumienie takich relacji, w których wszyscy biorą udział, czyli zbudowanie takiego nowego Rzymu i zbudowanie takich dwustronnych relacji, które będą tak promieniście rozchodzić się na zewnątrz i chcemy się upewnić, że my będziemy mieli większą władzę niż inni. Myślę, że to jest taka filozofia, która leży u podstaw tych niesamowicie ambitnych projektów, które Chiny realizują. Nowy szlak jedwabny, który Xi Jinping nazwał to taką drogą jednopasmową, takim morskim szlakiem jedwabnym. I takim pasem połączeń lądowych, które łączą Chiny z właściwie całą Eurazją. I wstawienie się do takiej sieci 65 krajów, które korzystają z relacji dwustronnych, ale na zasadach, gdzie Chińczycy dyktują warunki handlowe, ponieważ Chiny są dużo większe niż inne rynki, ponieważ kapitał chiński będzie do różnych krajów trafiał i ponieważ instytucje tam nie dążą do tego, do czego dążyły instytucje europejskie, raczej chcą utrzymać swoją suwerenność. Bardziej chodzi o budowanie takich politycznych i ekonomicznych więzów. I to jest taki nowy model integracji, który już zmienił Afrykę, tak jak Judy mówiła wcześniej. Myślę, że to również zaczyna zmieniać całą resztę świata i zmienia to po prostu same podstawowe fakty. Ludzie patrzą na Stany Zjednoczone i na inne potęgi w nieco inny sposób obecnie. I nawet najbardziej potężne i najbardziej połączone kraje się zmieniają. Przez ostatnie parę lat byłem przewodniczącym forum ekonomicznego, takiego geoekonomicznego forum. Zasiadałem tam w komitecie, gdzie byli przedstawiciele jednego z krajów Zatoki Perskiej. To było zaraz po EIB, kiedy Wielka Brytania do tego przystąpiła. Chodzi mi o ten bank inwestycyjny europejsko-azjatycki. W każdym razie chodzi mi... Był tam minister spraw zagranicznych Pakistanu i kiedy liderzy chińscy jadą do Pakistanu, mówią o tym, jakie Chiny są wspaniałe, jakie tutaj oferują relacje. Pakistan całkowicie zależy od Chin, od chińskiego finansowania. Tam tak naprawdę siły zbrojne Pakistanu mają chronić inwestycje chińskie w sile 14 tysięcy żołnierzy. I tutaj premier mniej więcej mówił tak samo jak premier Pakistanu, David Cameron, wyrażał się w ten sposób, taki dziwny dla Chińczyków, korzystny dla Chińczyków, nie za dużo mówił o prawach człowieka, więc bardzo ciekawe było to, że Wielka Brytania jako wcześniejszy kraj imperialny, który kiedyś kontrolował część Chinów. Teraz błaga Chińczyków o inwestycje, więc cała ta relacja zupełnie stanęła na głowie. Ciekawe, że o tym mówisz, ponieważ dla polskich słuchaczy Chiny mają taką szczególną strategię wobec Europy Centralnej, Wschodniej i Bałkanów. Tutaj w zeszłym roku w Belgradzie była taka konferencja, następna nie pamiętam gdzie będzie, ale Chiny mają taką strategię inwestycyjną. Powinniście pojechać teraz na Węgry i zobaczyć chińskie szkoły językowe, chińskie przedszkola. Chińczycy wykupili połowę przemysłu chemicznego na Węgrzech, ale Bruksela całkowicie tego nie zauważa. Natomiast Chińczycy uzyskują wpływ na Brukselę, jeśli chodzi o politykę handlową, jeśli chodzi o regulacje prawne. Myślę, że Europa bardzo powoli na to reaguje. Także Chińczycy bardzo dobrze sobie w tym radzą, tak samo jak Rosjanie. Myślę, że byśmy mogli rozmawiać jeszcze bardzo długo na te tematy, natomiast świat pod lupą ma polegać na tym, że Państwo również będą mieli szansę na zadawanie pytań, czy to po polsku, czy po angielsku, jak Państwu będzie wygodnie, więc zapraszam Państwa do zadawania pytań, do udziału w naszej dyskusji. O, czy mamy jakieś pytania? O, jest tutaj jedno i drugie. Czy ktoś mógłby pomóc z mikrofonem?
So we will pick up a few questions. Okay, teraz odpowiemy na kilka pytań z sali. Bardzo proszę się przedstawić. Nazywam się Sebastian, jestem z Indii. Biorę udział w programie Erasmus na Uniwersytecie Warszawskim. Dziękuję za tą dyskusję. Bardzo ciekawe było, żeby zobaczyć takie krytyczne podejście do tego, czym jest Zachód. Zazwyczaj tego typu obserwacji brakuje na większości platform dyskusyjnych, także za to dziękuję. I chciałbym na początek odnieść się do tego, co do tego pytania, które zadała Judy. O to, czego brakuje w zachodnim podejściu do globalizacji. I później pan Piotr jeszcze zadał to samo pytanie na początku, że w zachodnim pojęciu globalizacji, czy w zachodnim pojęciu podejścia do polityki możemy dostrzegać to, że Zachodowi nie udało się dostrzec, czy spojrzeć dalej w przyszłość. Nie udało się temu establishmentowi politycznemu tego dostrzec, że normy, które są postrzegane jako idealne, nie są przyjęte gdzieś indziej. Mówiliśmy na początku o prawach człowieka, o państwie prawa. Kiedy mówimy o prawa człowieka nie mogą być stosowane wybiórczo. Zachód nie zrozumiał tego, że kiedy spojrzymy na przykład na pierwszą generację praw człowieka i drugą generację praw człowieka, Zachód próbował tak naprawdę patrzeć na tą samą generację, na to samo podejście do praw człowieka, jak w świecie wschodnim. To zawsze stwarza jeszcze więcej problemów, którymi musi zająć się Zachód, jeśli chodzi o kraje leżące poza obszarem Zachodu. Zachód musi to zrozumieć, że w demokracji istnieją różnice. Że w demokracji nie chodzi o uniwersalizację. Że w demokracji jest również miejsce na różnice. Ok, mamy jeszcze jedno pytanie i potem poproszę tutaj. Thank you for the. Oh, sorry. Krzysztof Kobuszczyński, Active Polish Office. Krzysztof Kobuszczyński z Uniwersytetu Kośmińskiego. Dziękuję bardzo za tą interesującą dyskusję. Chciałbym zapytać o Państwa poglądy czy komentarze na temat tego, w jaki sposób wartości zachodnie, o których mówiliście przez ostatnią godzinę, są internalizowane w społeczeństwach zachodnich, jeśli chodzi o elity i o inne warstwy społeczne, o nie elity. Ostatni kryzys myślę, że pokazał, że w krajach europejskich, zarówno w takich od dawna zachodnich, jak i od krajów, które dołączyły po wyjściu z bloku wschodniego do krajów zachodnich, wiele osób dużo bardziej przejmuje się swoimi podstawowymi potrzebami życiowymi i jest gotowych na rezygnację z wielu tych wartości, które były promowane jako uniwersalne wartości zachodnie w zamian za bezpieczeństwo, za żywność, za warunki życia i tak dalej. Dziękuję organizatorom i uczestnikom panelu dyskusyjnego. Jestem z kolegium Civitas w Warszawie i chciałabym odnieść się do tego, co powiedziała Judy o tym słowie na S, o stabilizacji. Jakby pani oceniła możliwość Unii Europejskiej czy potencjał Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o ideę, o wartości, o siłę, żeby dostarczyć stabilizację krajom sąsiednim czy swoim sąsiadom? Jeśli chodzi teraz o tą nową agendę, o tą politykę sąsiedztwa w Europie. Dziękuję i mieliśmy jeszcze jedno pytanie tutaj od pana. Było takie.
padło takie sformułowanie, nasza strefa wpływu, pani, która mówiła o Afryce. Co to jest strefa wpływów? I teraz dalej. Jeżeli przyjrzeć się to, co pierwszy pan, szanowny pan przywódca mówił o kryzysie demokracji, to ten kryzys, jeżeli można syntetycznie ująć, jest to kryzys rozdźwięku pomiędzy elitami, które decydują o wszystkim w demokracji, a szerokim społeczeństwem obywatelskim. Nastąpiło jakieś dziwne rozsłojenie. Dzisiaj i ten mechanizm jest promowany dalej na wschód. Promowany dalej na wschód w sensie, bym powiedział, w sensie tworzenia nowej strefy wpływów. I my mamy sytuację taką, że ta promocja tego rodzaju mechanizmu demokracji na wschodzie, głównie Rosja, lata 90. zakończyła się tragicznie dla Rosji. Winnych nie ma. Ta Rosja pozbierała się w innym wydaniu organizacyjnym, ponieważ ten mechanizm w ten czas promowany kompletnie gubił te państwo. I my na dzień dzisiejszy mamy drugą próbę na Ukrainie. Ten sam mechanizm promocji tworzy państwo oligarchiczne, korupcyjne i co najgorsze, że tworzy, bym powiedział, państwo, które tworzy nowego obywatela Ukraińca, który sięga do tradycji, na pewno na sali wszyscy dobrze wiedzą. Wróciłem tylko co z Ukrainy. A zatem mamy przekształcenie mentalne, o którym była tutaj mowa, odnośnie społeczeństwa ukraińskiego, które idzie wybitnie w stronę, bym powiedział, nacjonalizmu i antyrosyjskiej fobii. I my mamy taką nową rzeczywistość, I teraz ta rzeczywistość jest, bym powiedział, na wschodzie, bym powiedział, nie jest rozwojowa. Ona musi się coś nowego wynaleźć. I na to jest, bym powiedział, ten putinowski, politowski oligarcha. I teraz ostatnie... Przepraszam, ale wie pan, bo jeszcze ja są inne pytania, także bardzo prosiłbym, zakończę. A zatem wszyscy chcą się bronić przed tym, bronić przed upadkiem. I co się dziwnego dzieje, że system putinowski wyławia kadry bardziej sprawne niż demokracja. I to jest zjawisko dosyć dziwne. A zatem nie jest rozwojowe. I ostatnie już teraz pytanie, tylko komentarza. Czy może pan, który pierwszy zaczynał to, z czego bierze się główny mechanizm siły globalizacji? Jakie główne siły są, które decydują o procesie globalizacji? Dzisiaj. Dziękuję bardzo. To już jest bardzo poważny zestaw pytań, ale bardzo proszę przygotowywać następne, a teraz runda odpowiedzi. Kto z was chciałby rozpocząć? Who would like to start? Thanks. Okay. And I told you this. Thank you. Oh yeah. I need this too. Thank you for this Ja może zacznę. Trudno jest mówić o tej uniwersalizacji, ciężkie to jest do wymówienia. Uniwersalizacja demokracji. Transformacje społeczne są niewyobrażalnie złożone i mamy do czynienia z sytuacjami w Indiach. Tutaj to jest wielki kraj demokratyczny, ale mamy tutaj również ogromne dysfunkcje. Ani Zachód, ani kraje współzawodniczące z Zachodem już teraz nie narzucają demokracji. Myślę, że widzieliśmy tutaj takie pułapki narzucania różnych systemów, czy jeśli chodzi o Putina, czy jeśli chodzi o Chiny, one mają swoje wersje systemów, ale to nie są systemy demokratyczne, to po pierwsze. A po drugie, ja sama uważam, że demokracja jest uniwersalna.
Uważam, że dla mnie demokracja oznacza godność jednostki ludzkiej, oznacza emancypację od systemów autorytarnych. I ma pan rację, kiedy pan mówi, jeśli mamy głód, to kto będzie się upominał o demokrację, ale podstawowym elementem demokracji jest godność, a godność musi być wbudowana w ten system. Na tym polega społeczeństwo obywatelskie. I teraz jeszcze bardzo szybko odniosę się do stabilizacji. Tak, oczywiście, to jest bardzo ważne. I tutaj mieliśmy bardzo długie dyskusje z Komisją na ten temat, ale to, co się odbywa w Tunezji, to jest może wyjątek, ale Maroko, Algieria, Jordania, tam, tak jak mówiliśmy, stabilizacja równa się bezpieczeństwu, więc najpierw to kontrolujmy i tutaj mamy również taki pakiet społeczeństwa obywatelskiego, ale próba zintegrowania aspektów społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w tym sprawia, że tak naprawdę najpierw musi przyjść stabilizacja, a potem możemy mówić o demokratyzacji społeczeństw dopiero wtedy. Z drugiej strony obywatele i społeczeństwa obywatelskie zaczynają mieć taki wkład, ale myślę, że na początku mamy zbyt duży nacisk na stabilizację, na bezpieczeństwo. Ja nie żyję też w kraju takim niestabilnym, w kraju, gdzie występują zagrożenia. I kiedy ostatnio spojrzałam na to, co się działo na Majdanie, to ludzie chcieli tam demokracji, oni powiewali flagami europejskimi, oni chcieli wejść do Zachodu, nie byli manipulowani przez Unię Europejską czy przez oligarchów. Oni chcieli usunąć oligarchów ze swojego społeczeństwa. To jest bardzo długa transformacja, która będzie niewyobrażalnie złożona, ale społeczeństwo obywatelskie, osoby młode, osoby otwarte do tego dążą. Tego chcą i myślę, że dlatego Unia Europejska powinna zrobić wszystko, żeby to wspierać. Proszę mi wybaczyć, ale głęboko nie zgadzam się z tym opisem, który tu padł w sytuacji na Ukrainie. Po pierwsze, to nie wszystko tutaj rozbija się o Majdan, o Euromajdan. Początek tej transformacji w stronę demokratyczną w postsowieckiej Ukrainie, to nie Majdan stał się początkiem oligarchii. Pamiętajmy, że tak naprawdę struktura gospodarki ukraińskiej, taka właśnie pełna oligarchów, to jest po prostu wynik pewnego dziedzictwa niedokończonej transformacji tego bloku sowieckiego w tym obszarze. I myślę, że ta nowa próba, żeby uporać się z tymi reliktami autorytaryzmu oraz sprawić, żeby Ukraina była tą współczesną demokracją, wiąże się właśnie z walką z łapówkarstwem, z przekupstwami, z systemem oligarchów, z władzą oligarchów. I są takie inicjatywy obywatelskie, które na Ukrainie, które chcą właśnie położyć kres łapówkarstwu i przekupstwu. Na internecie widać krytyczne uwagi i też takie alarmy wszczynane przez obywateli, żeby właśnie atakować, żeby podważać tę strukturę wspierającą się na oligarchach i ich władzy. Myślę, że w przypadku Ukrainy mówimy o niesłychanym, budzącym ogromny podziw w zaangażowaniu obywateli i myślę, że tutaj też państwo są przykładem, Polska jest przykładem takiego społeczeństwa wschodnioeuropejskiego, które również takie inicjatywy podejmowało i zamiast tych wszystkich komplikacji, zamiast tego kontynuowania starych struktur, mimo tego, że wciąż tam są te stare struktury, one się wciąż dobrze mają, to jednak Ukraina ma szansę na to, żeby podjąć swoją trzecią próbę przekształcenia się w nowoczesne państwo demokratyczne, ale pod warunkiem, że nie pozostawimy ich samych sobie. Jeżeli udzielimy im wsparcia, zarówno w sferze politycznej, jak i w wymiarze finansowym, no i także pod pewnymi warunkami. Musimy ustalić też pewne warunki tej pomocy, zawrzeć pewne porozumienie dotyczące kolejnych kroków, kolejnych działań w zakresie niezbędnych reform.
Jeżeli chodzi o drugą część tego pytania, to teraz się do niej ustosunkuję. Mamy tutaj ten związek między gospodarczą modernizacją a demokratyzacją, jeżeli mówimy właśnie o tych kwestiach wschodnich, bo przyjrzyjmy się Chinom. Chiny próbują pokazać nam, że nie ma alternatywy, że nie można mieć modernizacji gospodarczej i też takiego postępu społecznego bez demokratyzacji. Ale ja wątpię, żeby to się udało w perspektywie średnio i długofalowej. No i też mamy Rosję, w której zdecydowanie ten model zawiedzie, ponieważ modernizacja, ta gospodarcza modernizacja w Rosji nie będzie mogła mieć miejsca bez państwa prawa, bez liberalizacji, bez pluralizmu, bez systemu kontroli i nie ma szansy, że bez tego wszystkiego na miejscu uda się pokonać oligarchów, uda się zniszczyć tę strukturę. Więc myślę, jestem właściwie głęboko przekonany, że jest takie połączenie, jest ten związek. Związek pomiędzy demokracją, która pozwoli tworzyć pewną niezależność, suwerenność państwa oraz innowacją gospodarczą i rozwojem. I ostatnia uwaga, do której chciałbym się odnieść, i tutaj nawiążę do tego, o czym zaczęła mówić Judy, to jest w odniesieniu do pytania pana z Indii. Otóż myślę, że jest taka różnica między uniwersalnym zestawem, zbiorem wartości, a różnorodnością. O co chodzi? Mianowicie, kiedy myślimy o uniwersalnych wartościach demokratycznych, które są zakotwiczone w Deklaracji Praw Człowieka, w Karcie Praw Człowieka, to nie oznacza to, że nie można wykluczyć, że to nie oznacza homogenizacji, ujednolicenia wszystkich państw na świecie. Różnorodność, odmienność to jest wartość sama w sobie, ale nie powinny one stać w sprzeczności z tymi podstawowymi, fundamentalnymi prawami człowieka. Powiedziałbym, że potrzebujemy połączenia tych dwóch wymiarów, tych dwóch rzeczy, to znaczy mieć taki uniwersalny zestaw wartości, które byłyby uniwersalne na całym świecie, ale jeżeli mówimy o takich normatywnych, opartych na systemach prawa, rządach i kiedy mówimy tutaj o uniwersalnych wartościach, to jeżeli tym wartościom mówimy nie, to w tym momencie też nie dajemy podstaw rozwijania się takich opartych na rządach prawa państwach i możemy dać miejsce, stworzyć miejsce do takiej walki sił na arenie międzynarodowej, co może być bardzo groźne w przyszłości. Nie chciałbym zatem mieszać tych dwóch argumentów, czyli z jednej strony mamy uniwersalne wartości demokratyczne, i różnorodność. To są dwie różne rzeczy. Dziękuję bardzo, Ralfie. Możemy jeszcze zebrać kilka pytań z sali. W tej chwili nikogo nie widzę. O, jest pytanie. Zosia Rutkiewicz z College of Europe, Europejskiego Koledżu. Była mowa o tej wiarygodności zachodniego modelu, ale czasami, kiedy widzimy to na przykładzie ewolucji europejskiej polityki zagranicznej, często to stabilność i nasz własny interes stawiamy wyżej nad demokrację, nad prawa człowieka. A więc jak, to jest moje pytanie, Unia Europejska może pogodzić tę władzę normatywną, jednocześnie być też propagatorem liberalnej demokracji, a jednocześnie też znosząc sankcje dla Białorusi. Jak to pogodzić? Są jeszcze jakieś pytania? W tym samym rzędzie jest jeszcze jedno pytanie.
Justyna Duriasz-Buchak, Rural Development Foundation. Justyna Buchak z Rural Development Foundation. Myślę, że to moje pytanie jest takie dosyć zasadne w kontekście tej dyskusji i dotyczy one politycznej postawy obecnych rządów i to, co było powiedziane w kontekście Chin oraz Rosji, to o czym tutaj Państwo mówili. Czy Polska będzie takim placem zabaw dla Rosji, dla Chin, będzie jakimś takim miejscem, którym te dwa państwa będą ścierać ze sobą o strefę wpływów? Czy są jeszcze jakieś uwagi albo pytania? Tu widzę, w czwartym rzędzie jest osoba, która chce zadać pytanie. Dzień dobry, jestem wolnym strzelcem, dziennikarzem z Brukseli. Mam takie jedno pytanie. Otóż Mark Leonard dobrze tutaj mówił o tym świecie postamerykańskim, że żyjemy w takiej dobie świata po Ameryce i też Judy Dempsey świetnie opisała sytuację w Stanach Zjednoczonych, że Europa tak naprawdę nie liczy się w dyskursie politycznym w Stanach Zjednoczonych tak bardzo. No i biorąc pod uwagę to, o czym tutaj mówimy, kiedy mówimy o Zachodzie, to mamy takie znaczące wartości. Nikt przy zdrowych zmysłach nie używałby pojęcia wschód w obecnie, potem, ale zamiast tego używamy słowa zachód, czyli słowo wschód jest jakby wyrzucone z naszej nomenklatury, nie wypada go używać, ale używamy słowa zachód. No i jeszcze tu mamy tę różnicę między Stanami Zjednoczonymi a Europą, którą też należy uwzględnić, bo wrzucamy to wszystko do jednego worka. Czyli jak to uwzględnić w kontekście Chin i na przykład i Rosji. To jest interesujące pytanie. Zatem teraz może przejdziemy do naszych panelistów. Oddam im głos. No właśnie, wiarygodność i wartości. I Białoruś. Mi się wydaje, że nie ma nic takiego złego w tym, że liczy się dla nas własny interes, bo wszyscy mają swoje interesy i no i po to właśnie mamy na przykład politykę zagraniczną czy politykę obronną, ona uwzględnia interes państwa. Po to też właściwie istnieje polityka zagraniczna, po to, żeby bronić interesów danego państwa. Jesteśmy teraz na takim etapie w krajach europejskich, kiedy niedobrze jest mówić o własnych interesach i staramy się wszystkie dyskusje na ten temat odbywać pod przykrywką czegoś innego, na przykład udajemy, że prowadzimy jakąś luźną dyskusję o wartościach i to może trochę denerwować inne kraje, ponieważ wydaje mi się, że jesteśmy obłudni, że to jest przykład wielkiej hipokryzji. Zamiast przyznać po prostu, że czasami robimy coś z takiego, a innego powodu, bo mamy na uwadze własny interes i chcemy go ochronić, to mówimy jakieś głupie rzeczy, które tak naprawdę kwestionują całą tę dyskusję o wartościach, podważają jej sens. Bo przecież jest mnóstwo powodów właśnie zakotwiczonych w dobrze pojętym własnym interesie, dla którego na przykład chcemy utrzymywać poprawne stosunki z Rosją. I myślę, że kiedy myślimy o właśnie Rosji, o Syrii, o Iranie, to oczywiście możemy tutaj mieć dobre jakieś relacje, jednocześnie nie mówiąc, że Rosja jest doskonałą demokracją. Możemy mieć dobre stosunki z Chinami i nie udawać, że to też jest przykład fantastycznego, demokratycznego państwa. Turcja jest takim przykładem, gdzie na pewno nie jest to doskonała demokracja, która jakoś pewnie nie za szybko dołączy do Unii, bo jeszcze nie spełnia kryteriów kopenhaskich, a jednak mamy z nimi dobre stosunki. Więc to jest tak, że powinniśmy po prostu powiedzieć jasno otwartym kodem, że nie są spełniane te kopenhaskie kryteria i dlatego na przykład nie możemy ich przyjąć jeszcze do Unii i nie udawać. Zatem narzędziem ochrony własnego interesu jest polityka zagraniczna. I
pamiętajmy też, że powinniśmy mieć zawsze jasność tylko, jaka jest strategia wyjścia. To znaczy, jakie warunki powinny być powiązane z danymi ruchami politycznymi. Jeżeli na przykład nakładamy sankcje i do tego wprowadzamy jakieś jasne warunki i te warunki nie zostały spełnione, no to to jest zły pomysł, prawda? Bo warunki są spełnione i trzeba wprowadzić sankcje. Więc to się czasami zdarza. Wprowadzamy sankcje, nakładamy sankcje na Uzbekistan za pogwałcenie na przykład praw człowieka, a potem na przykład uzależniamy to od spełnienia pewnych kryteriów i myślę, że tak naprawdę to dobrze, że na przykład Poroszenko mówi o Putinie jako brutalnym dyktatorze i otwartym kodem, a myślę, że jeżeli chcemy w jakiś sposób zrównoważyć hegemonię Rosji, to nie oznacza, że nie mamy otwarcie mówić o tych kwestiach. To jest trochę przydługa odpowiedź na to pytanie, mam wrażenie, na pytanie pana. To może teraz w takim razie skończę tę wypowiedź, ponieważ trochę nam ucieka czas. Jeśli chodzi o zniesienie sankcji na Białoruś, to dzień później wykonano wyrok śmierci na kimś. Łukaszenko wypuszcza jakichś więźniów politycznych z więzienia, ale ma jeszcze więcej osób ciągle w aresztach. Także czy te sankcje się nie udały Unii Europejskiej? Ja bym tutaj się nie zgodziła. Tylko dlatego, że uważamy, że Łukaszenka jest trochę bardziej proeuropejski, trochę bardziej mniej prorosyjski. Myślę, że to już wcześniej widzieliśmy. To nie jest nic nowego. Jeśli chodzi o to, czy Polska będzie takim polem starcia pomiędzy Rosją a Chinami, to przykro mi, ale musicie zdecydować. Już jesteście w Unii Europejskiej, już jesteście w NATO. Kto tutaj zadał to pytanie? Zadanie tego pytania pokazuje, że wy się martwicie. Może jeszcze odniesiemy się do tego pytania później, ale na razie Polska odegrała ogromną rolę na Ukrainie w zeszłym roku. Mam nadzieję, że polski nowy rząd będzie dalej tak robił, żeby jego głos był słyszalny. I tutaj mówimy o anachronizmach, ale Zachód to więcej niż sama Europa i Stany Zjednoczone. Zachód to również Australia, to Nowa Zelandia, to jest mnóstwo różnych demokracji. I to one są częścią świata zachodniego, tej zachodniej transformacji, tego procesu i one wspierają demokrację, o której mówił pan z Indii. Może jeszcze, żeby trochę dodać do twojej odpowiedzi, oddzielanie Europy od Stanów Zjednoczonych to jest po prostu strategiczny cel Rosjan, taki długoterminowy strategiczny cel Rosji. I wbicie klina pomiędzy Europę a Stany Zjednoczone umożliwi im zbudowanie takiej pozycji hegemonicznej w całej Eurazji. Tam będzie dominować Rosja. I to nie będzie Europa liberalna. Zdecydowanie nie będzie to Europa liberalna, ani Europa demokratyczna. Nie będzie to Europa otwartych umysłów. Także mam tutaj dwa zastrzeżenia do tej propozycji. Pierwsze to odniesienie do realpolitik. Taki argument. Europa potrzebuje sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi tak, żeby liczyła się jako gracz globalny w takim aliansie, w takim sojuszu demokracji, który będzie szerszy i bogatszy i nie dotyczy to tylko samej Europy i Stanów Zjednoczonych, tak jak mówiła Judy. Ja bym bardzo popierał pomysł poprawiania i rozszerzania tego sojuszu demokratycznego poza granice starej Europy, pomiędzy te granice euroatlantyckie, pomiędzy inne kraje.
żeby włączyć inne kraje demokratyczne z regionów rozwijających się. A drugi argument jest taki, że nadal jestem przekonany, być może będę zmuszony do zmiany zdania później, ale nadal uważam, że tego rodzaju sojusz euroatlantycki jest czymś, co pozwala nam utrzymać nasze wartości demokratyczne i liberalne. Ja bym nie rezygnował z tego dobrowolnie. Zobaczymy, co się stanie w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, co się będzie działo w Europie. Być może odejdziemy w tym kierunku takiego rozdźwięku między Europą i Stanami, ale ja bym się z tego wcale nie cieszył. No, ja nie wiem, czy Zachód jest anachroniczny, czy nie. Ja myślę, że powinniśmy mówić o Zachodzie, kiedy mówimy o krajach zachodnich, to znaczy o Europie i o Stanach Zjednoczonych. Oczywiście mamy kolonie dawne, czyli Australię, Nową Zelandię i tak dalej. Myślę, że Indie czy Japonia nie uznają się za kraje zachodnie. Także moim zdaniem są inne powiązania pomiędzy nimi a nami. Kiedy mówimy o demokracji, to kraje demokratyczne w większości zgadzają się w wielu kwestiach. Nie ma tutaj szczególnego powodu, żeby się nie zgodzić, że demokracja jest ogromnym krokiem w rozwoju cywilizacji ludzkiej, że bronimy prawa każdego człowieka do głosowania, do wyboru rządzących, do wolności i tak dalej. Większość wielkich walk na świecie będzie odbywała się właśnie pomiędzy krajami demokratycznymi. To nie będzie walka pomiędzy krajami demokratycznymi a autokratycznymi. Nie ma tutaj takiej wyraźnej linii podziału i coraz więcej krajów, które są demokratyczne, stają się krajami liberalnymi, a kraje autokratyczne również się zmieniają. Także tutaj nie mamy takiego wyraźnego rozróżnienia w tych dwóch kategoriach pomiędzy krajem autokratycznym, takim jak Rosja, czy krajami demokratycznymi, takimi jak Turcja na przykład, czy Węgry, czy kogo byśmy tam wybrali. Myślę, że to jest pewna ciągłość, pewne kontinuum. Ale jeśli chodzi o politykę, to Turcja niekoniecznie musi skończyć tak, żeby miała dokładnie takie samo podejście do kwestii syryjskiej, jak ma na przykład, powiedzmy, no nie wiem, jakiś kraj sąsiedni. Myślę, że większość tych dużych porażek, które ostatnio widzieliśmy, polegała na tym, że kraje demokratyczne nie potrafiły wypracować jakiegoś sensownego podejścia do tego. I jeszcze ciekawe pytanie o Zachód. Tutaj zaczęliśmy od tego, co stwierdził Ralf bardzo mocno, jeśli chodzi o nasze wewnętrzne problemy. Być może Zachód staje się anachroniczny ze względu na emigrację, na to wszystko, co się dzieje, kiedy spojrzymy na Stany Zjednoczone, na demografię. Ona już nie jest taka eurocentryczna, jak była kiedyś, kiedy wszystkie elity w USA pochodziły z Europy. I teraz, kiedy pójdziemy dalej, jeśli Ameryka nie będzie patrzyła na wszystkie problemy świata przez pryzmat relacji transatlantyckich, nie będzie widzieć tego z naszej perspektywy europejskiej, to nie będzie tutaj to zbyt pomyślnie dla nas. Ale rzeczywiście mamy też taką wymianę pokoleniową wśród naszych elit, tak jak mówiła Judy. Mamy takie bardziej postzachodnie podejście. I również Izrael, kraj, którego samo istnienie zależało od wsparcia Stanów Zjednoczonych, od wsparcia krajów zachodnich, on się radykalnie zmienił i jego podejście również radykalnie się zmieniło do relacji z Rosją, do relacji z innymi krajami. Także myślę, że tego rodzaju rzeczy mogą być jeszcze bardziej anachroniczne niż jakiś strach przed orientalizmem. Okej, bardzo dziękuję Mark, bardzo dziękuję Judy, dziękuję Ralf za wasz udział w dyskusji. Myślę, że moglibyśmy tutaj dyskutować jeszcze godzinę albo nawet dłużej. Niestety czas już nam się skończył. Dobra strona tego jest taka,
taka, że to był dopiero początek i ten panel dyskusyjny miał nie tylko na celu omówienie przyszłości Zachodu, ale również celem było ustanowienie takiego przyczynku do kolejnych dyskusji, które będziemy prowadzić na tej sali i na dwóch sąsiednich salach tutaj w tym budynku. Teraz mamy 15 minut przerwy. Za 15 minut będziemy mówili o konfliktach przyszłości. Także Mark, poproszę cię, żebyś został tutaj w panelu. I w dwóch innych salach będziemy mieli sesje równoległe. Także bardzo proszę, żeby państwo spojrzeli sobie na agendę, na program i zorientowali się, do której sali chcą państwo się udać. Myślę, że to był bardzo dobry początek, bardzo inspirująca dyskusja. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz. Państwu dziękuję za zadawanie pytań, za zainteresowanie. Mam nadzieję, że państwo przyłączą się do nas na kolejnych sesjach. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.